Pamiętamy, wczoraj święty Paweł mówił o sobie, używając tych trzech bardzo mocnych określeń, ukazując siebie właściwie jako kogoś, kto jest totalnie zdyskwalifikowany. Kogoś, kto nie mieści się w żadnych ramach, ludzi rokujących nadzieję na cokolwiek. I sam ma odwagę mówić, że jest poniżej wszelkich oczekiwań, poniżej wszelkiej krytyki. Pamiętamy też, że dając katalog w liście do Rzymian, tę cechę, którą ukazuje w sobie we wczorajszym czytaniu, tam też podaje, jako ludzi, którzy zasłużyli na śmierć. Też w księdze Syracha mamy też to samo słowo określające, tutaj było jako oszczerca, czyli człowieka takiego działającego z przemocą. Tam też jest to pokazane, że taki człowiek zasługuje na gniew Pana, na karę Pana Boga. Więc jest zaskakujące, że Paweł z taką odwagą może mówić o sobie w ten sposób. To nie jest tylko jakaś formalność, czyli powiedzenie, no tak, wiesz, to właśnie nikt nie jest doskonały. Ale on mówi, że nie zasługuje na nic. Nie oczekuje jakby też niczego. Jest świadomy, że jest najgorszy. I dzisiaj, kiedy kontynuuje tę myśl w pierwszym czytaniu, mówi nam, że dostąpił miłosierdzia i że w nim właśnie Chrystus okazał całą swoją wielkoduszność. Moment, kiedy Paweł spotyka Chrystusa na drodze do Damaszku, ten moment, który stał się totalnym przełomem w jego życiu, kiedy Chrystusa, którego prześladował, którego działania Paweł torpedował, niszczył, czyli chciał powstrzymać to, co Chrystus budował, czyli wspólnotę Kościoła wierzących, kiedy spotyka Pana Jezusa, nagle w nim wszystko się zmienia. Stąd nam daje sygnał, że rozpoznanie Pana Jezusa, stanięcie twarzą w twarz, ale świadome, stanięcie w Jego obecności ma kolosalne znaczenie. Może zmienić w nas no, wszystko. Jeśli zmienił się ktoś taki jak Szaweł, który niszczy Kościół, jest właściwie w tamtym czasie najbardziej aktywnym wrogiem Kościoła, jest też, pamiętamy, przy śmierci Szczepana, towarzyszy temu wyrokowi, który Żydzi na Szczepana wydali, a to jest bardzo symboliczny gest. Tu nie chodzi tylko, że zabili kogoś tam, ale Szczepan jest bardzo ważną postacią. Jest też człowiekiem, który, pamiętamy, w czasie procesu, to jest dosyć długi fragment w Dziejach Apostolskich, kiedy Szczepan na procesie przedstawia historię Izraela w taki właśnie sposób, że ciągle pokazuje, że Izraelici odrzucali Pana Boga, odrzucali natchnienia, robili po swojemu. I potem, kiedy mówi, ma objawienie Pana Boga, widzi Chrystusa po prawicy Ojca. To jest też wielki dar. Ostatecznie dar, który dopełnił jego śmierci, bo mówi, że właśnie widzę niebiosa otwarte i tak dalej. Dla nich to już jest kompletne bluźnierstwo dla Żydów, więc to jest ostatni gwóźdź do trumny. Ale chodzi o to, że to jest ktoś, pewien symbol osoby, która widzi Chrystusa, ma, nie chodzi o objawienie, nie chodzi o jakieś tam cudowności, tylko chodzi o tę bezpośrednią relację, która jest zabita, która jest totalnie odrzucona. I teraz Paweł przykłada do tego rękę. Paweł jest kimś, kto zgadza się na to, na ten sposób patrzenia na Szczepana, czy w ogóle na uczniów Pana Jezusa i na samego Pana Jezusa. Więc teraz dostaje miłosierdzie na drodze do Damaszku, zostaje przemieniony i wiele lat po tym wydarzeniu, kiedy ten list do Tymoteusza wysyła, wspomina to i możemy wyczytać ze sposobu, w jaki Paweł o tym opowiada, że to wciąż porusza jego serce. Że to, co stało się pod Damaszkiem, czy mówiąc ogólnie, no po prostu jego spotkanie Chrystusa, czy nawrócenie, wciąż odbija się echem tak mocnym, że ma wpływ na dzisiaj Pawłowe. Na to, co dzieje się dzisiaj, Paweł ogląda przez pryzmat tamtego spotkania. Mówiąc inaczej, tamto spotkanie pod Damaszkiem nigdy się nie skończyło. To nie był tylko moment spojrzenia w twarz Chrystusa i Pan Jezus mówi, no dobra, koleś, teraz ruszaj do roboty, prawda? Za chwilę Paweł idzie, przyjmuje chrzest, najpierw jest niewidomy, nie widzi, nic tam nie je tego i później już zaczyna głosić słowo. Potem jest odrzucony jeszcze przez uczniów, Kościół się go boi po prostu, nikt nie chce wierzyć,
że on się nawrócił. Raczej myślą, że to jest kolejna jakaś sztuczka, żeby łapać chrześcijan. Więc dopiero są osoby, przede wszystkim Barnaba, który swoim autorytetem zaświadcza, że to jest prawdziwe nawrócenie, że Pawłowi można ufać. Barnaba, który miał wielkie poważanie wśród uczniów, bardzo ryzykuje, stawia wszystko na tej szali, mówi, ja ufam Pawłowi, ja, jeśli ufacie mi, to musicie mu zaufać. Wow, to jest rzeczywiście ryzyko potężne, ale dzięki temu mamy świętego Pawła. Gdyby nie postawa Barnaby, a jeszcze wcześniej pamiętacie Ananiasza, który w Damaszku modli się i który przyjmuje Szawła, jeszcze niewidomego wtedy, i mówi nawet do, kiedy Pan Jezus mówi mu w objawieniu, przyjmij tego gościa, który zaraz przyjdzie. Kogo? No taki Szaweł. A ten Szaweł? No, a jaki? W innych mamy też, Pan Bóg mówi? Ale jeśli to jest ten Szaweł, to jak? Przecież on przyjdzie, żeby mnie porwać. Pan Bóg mówi, nie, no, nastąpiły drobne zmiany po prostu, prawda, w planie. Mówi, ale ona już, nie, ale jakie zmiany? To ja nic o tym nie wiem, prawda? Pan mówi, ale to ja o tym wiem i właśnie cię informuję, prawda, co robić. I on mówi, no, ja ci ufam, Panie Boże, ale to jest, wymaga rzeczy to dosyć poważnej. No jak, mam pokazać, gdzie mieszkam? Że tu się objawić tutaj właśnie Szawłowi? I mówi, to jest jakieś ryzyko potężne. Więc dzięki odwadze tych ludzi, Ananiasza, Barnaby, którzy Pawła, Szawła przyjmują, no mamy dzisiaj świętego. I teraz, kiedy on to wszystko opowiada Tymoteuszowi, znaczy wspomina, trzy razy w Dziejach Apostolskich opowiada o tym spotkaniu z Panem Jezusem, to chodzi o to, że to spotkanie dla niego ciągle trwa. Znaczy, Paweł żyje w obecności Pana Jezusa. I wszystko, co robi, on miał życie bardzo trudne, bardzo wiele trudnych doświadczeń Paweł już jako ewangelizator, jako apostoł przeżywa, ale wszystko rozważa w tej obecności Pana Jezusa. I jest dla mnie niesamowite, że wiele, wiele lat po tym wydarzeniu on jest wciąż poruszony, jest wciąż wzruszony tym, jak Chrystus go przyjął, jak go przygarnął, jak go potraktował. Mimo, że Szaweł go z całą gorliwością prześladował. Więc jeśli jest to możliwe, żeby głęboko rozważając działanie Pana Boga we własnym życiu, w historii naszej, w przeszłości, móc przenieść te skutki na nasze dzisiaj, to może to jest sugestia, że my po prostu za mało rozważamy to, co Pan Bóg dla nas zrobił. Może za bardzo żyjemy w naszym dzisiaj, tak jakby ono było jedynym, co istnieje, tak jakby nie było wczoraj, nie było jutro. Tak jakby Pan Bóg do tej pory nic dla ciebie kompletnie nie zrobił. Może to, jak widzisz swoje życie, sugeruje, że patrzysz na nie tylko tu i teraz, z tym, co da się w tym momencie dotknąć, zmierzyć, zważyć. Tak jakby nic innego nie istniało. Ale to nie jest prawda. Jesteś po coś na tym świecie. Jest jakiś plan Pana Boga wobec ciebie. Jest jakaś przyszłość, którą Pan Bóg kształtuje, stwarza, modeluje dla ciebie. Kiedy czytamy w Ewangelii tę przypowieść o drzewach, to kiedy Jezus mówi, że nie jest możliwe, żeby drzewo dobre wydało zły owoc i odwrotnie, to jednak pamiętajmy, że to dobro i zło określa Pan Bóg. To nie jest coś, co nam się może wydawać, prawda? To jest Jego ocena, Jego decyzja. Ale wydaje mi się jeszcze ciekawsze w naszym kontekście, po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo, nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. To jest zupełnie oczywiste nawet dla mnie, który nie mam pojęcia w ogóle o sprawach żadnych tam ogrodniczych, ale rozumiem, że jeśli mamy jabłoń, no to trudno byłoby ją wyciąć za rok i powiedzieć, no jeśli nie było gruszek żadnych, prawda, to po prostu jest nieprzydatne to drzewo. Teraz, jakie owoce ty wydajesz? I tu już zobaczcie, że Pan Jezus nie mówi tylko dobre, złe, ale mówi konkretnie jeżyna, winogron, figi. Co jest planem Pana Boga co do ciebie? Bo być może wydajemy owoce, które wydają nam się piękne, prawda? Albo silimy się po prostu, żeby jakąś gruszkę urodzić, nie? I stękamy pół życia, prawda? I nic, po prostu nie da rady. Ale może nie jesteś gruszą po prostu. Zwyczajnie w świecie, prawda? Może dookoła są piękne grusze, które w ogóle tak ci się podobają, że mówisz, no nie, ja też tak chcę. I może twoje niepokoje, lęki, strachy, zawirowania w życiu troszkę z tego się biorą, prawda? Że nie odkrywasz, kim jesteś w oczach Pana Boga. Może po prostu nie jesteś gruszką.
Więc byłoby cudownie, jakbyśmy tak jak Paweł stawiali sobie Pana zawsze przed oczy, jak Psalm 16 podpowiada, i w Jego obecności odkrywali, kim jesteśmy. Myślę sobie, że wiele cierpień, wiele rozczarowań, wiele jakichś w ogóle dramatów naszych by odpadło, by wydawało nam się czymś śmiesznym zupełnie. Więc jeśli tak się uprzemy, że jednak mamy rację, no to tę gruchę będziemy rodzili po prostu, słuchajcie, całą wieczność, prawda? I nic z tego nie będzie. Jeśli natomiast posłuchamy Pana Jezusa i tak jak Szaweł, który rodził dobry owoc z własnego punktu widzenia, jako faryzeusz, który niszczy Kościół, on by sobie dał łeb uciąć, że robi dobrze. Dla niego to był dobry owoc. Ale nie był w oczach Pana Boga. Paweł właśnie starał się urodzić tam jakieś coś, ale nie o to chodziło. Dopiero spotkanie z Panem Jezusem odsłoniło mu, co on ma robić. Co ma urodzić, jaki owoc ma z niego wyjść. Ważne, żeby odkrywać, jakim jesteśmy drzewem. Jaki jest dla nas, jakie jest pragnienie Pana Boga co do nas. To są piękne rzeczy. To są najcudowniejsze sprawy. Możemy się ich trochę bać, bo przykleiliśmy się do naszego sposobu życia, który nie zawsze nam się podoba, ale jak już mówiliśmy, trochę go znamy, więc mniejsze zło, prawda, i tak dalej. Ale to, do czego zaprasza Pan Bóg, to nie chodzi o to, że to musi być jakaś, prawda, dzisiaj w ogóle kolosalna zmiana, czy jakieś tam odwrócenie o 180 stopni drogi naszego życia. Nie, nie, no niekoniecznie. Czasami te zmiany już są nie aż takie wielkie w znaczeniu takim formalnym, prawda, zewnętrznym. Już bardziej pewnie będzie chodziło o przemiany widzenia, rozumienia, myślenia. To są zmiany poważniejsze o wiele niż zmiany zewnętrzne, tyle że one są mniej takie no widoczne, mniej takie powiedzmy no oficjalne to nazwijmy. Ale możemy odkrywać to tylko w Jego obecności, tylko w spotkaniu z Nim. A to z kolei, jak widzieliśmy u Pawła w liście do Tymoteusza, polega na tym, że rozważamy, co Pan Bóg dla nas zrobił. Ja gwarantuję wam, wiecie o tym na pewno, ale przypominam, że to, co zrobił dla nas Pan Bóg, już wystarczy, żebyśmy żyli sobie o tak. Tylko po prostu z procentów tego, co Pan Bóg dla nas zrobił. Odcinając kupony po prostu od tego, co już było, prawda? Tak jak artysta, który nagrał 20 lat temu piosenkę, której nienawidzi szczerym sercem, po prostu wszyscy ją śpiewają, a na każdym koncercie musi ją zaśpiewać i już jej tak nie cierpi, ale ma z tego duży cash, prawda? Nic więcej nie stworzył, nic nie wymyślił, prawda? Nie ma żadnego w ogóle talentu. Ale no, jak już przebój kiedyś tam się dostał na listy, tego jest popularny, więc dzisiaj sobie żyje jak król, bo właśnie ma ten utwór, którego nie cierpi. Więc gdybyśmy tylko rozważali to, co Pan Bóg już nam dał, to wystarczy nam do tego, żebyśmy, żyli jak królowie, żyli spokojnie. Żebyśmy nie mieli żadnych lęków dotyczących przyszłości, bo badanie własnej historii pod kątem obecności i działania Pana Boga wystarczy, żeby przestać się bać jutra. Niech Pan obdarzy was spokojnie.